Narada u Stalina zakończyła się o 4 nad ranem. Jej uczestnicy, Beria, Chruszczow, Bułganin, Mołotow, mogli wreszcie pojechać do domów. Tak działo się setki razy, gdyż Stalin często wzywał swych współpracowników do podmoskiewskiej willi, gdzie debatowali przez długie nocne godziny. A często było to połączone z pijackimi libacjami. Jednakże ta narada w nocy z 28 lutego na 1 marca 1953 roku była ostatnią w życiu Stalina. Przez wiele lat uważano, czy może raczej podejrzewano, że Stalin już nie żył, gdy czterej ludzie opuszczali jego dacze w Kuncewie. Beria, Mołotow, Bułganin i Chruszczow. Czy ci czterej ludzie mieli powody, aby zabić ukochanego przywódcę? Listopad 1952 roku. Stalin i członkowie Prezydium Komitetu Centralnego zmierzają na trybunę. Wśród nich byli czterej najbliżsi współpracownicy Stalina, którzy mieli stać się bohaterami ostatniego dramatu. Ławrenti Beria, przez wiele lat szef tajnej policji politycznej. Po wojnie popadł w niełaskę Stalina. Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz Komitetu Moskiewskiego Partii, ściągnięty przez Stalina do Moskwy z Ukrainy w 1949 roku. Marszałek Nikołaj Bułganin, minister obrony od 1947 roku, zawsze wiernie przy boku Stalina. Wiaczesław Mołotow, od 1939 roku był ministrem spraw zagranicznych, ale w 1949 roku Stalin pozbawił go stanowiska. Natomiast złego kazał uwięzić jego żonę. Stalin zmieniał aparat władzy. Doskonale rozumiał, jak bardzo wojna zmieniła jego otoczenie i radzieckie społeczeństwo. Pozornie jego pozycja uległa niezwykłemu wzmocnieniu. Był niekwestionowanym zwycięzcą II wojny światowej. Zrealizował najważniejszy plan, jakim było podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu państw ościennych – Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier. Naród wierzył, że Stalin jest genialnym strategiem, dowódcą o żelaznej woli, wspaniałym administratorem i ekonomistą. To był efekt wieloletniej propagandy, która potrafiła ukryć prawdę i wytworzyć całkowicie fałszywy obraz dyktatora. Józef Stalin od 24 roku, gdy przejął władzę po śmierci Lenina, ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć około 60 milionów ludzi, którzy zginęli w czasie kolektywizacji, wielkiego terroru i wojny. Cena zwycięstwa w II wojnie światowej była straszna. Związek Radziecki stracił co najmniej 27 milionów obywateli, a ogromne połacie kraju zostały całkowicie spustoszone. W gruzach leżało 1710 miast i ponad 70 tysięcy wsi i osad. To Stalin ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za nieprzygotowanie państwa do obrony, za zwlekanie z mobilizacją wojsk do ostatnich minut przed niemiecką agresją. To on wydawał rozkazy przeprowadzenia wielkich operacji, w których niepotrzebnie ginęły setki tysięcy żołnierzy. Wojna zmieniła ludzi, którzy przeszli piekło. Stalin to rozumiał. Ci ludzie nauczyli się walczyć, poznali swoją siłę. Miliony z nich przeszło granicę i zobaczyło, jak żyją ludzie w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech czy w Niemczech. Mogli porównać swoją biedę z nieznanym im dotąd poziomem życia i zapytać, dlaczego żyjemy tak źle. Po wojnie Armia Czerwona nie przeprowadziła demobilizacji na taką skalę jak armie zachodnich sojuszników. Pod bronią pozostało 5 milionów żołnierzy. Oni nie zapomnieli tego, co widzieli na zachodzie. Z
Stalin bał się też swoich współpracowników. Oni też się zmienili. Zawsze był bardzo podejrzliwy, a starzejąc się, gotów był doszukiwać się w każdym, spiskowca i wroga. Tym bardziej, że ludzie z jego otoczenia stali się zbyt silni. Wojna wyniosła ich na piedestały. Dowódcy wojskowi, tacy jak Żukow, Koniew, Wasilewski, zyskali uznanie żołnierzy i zachodnich sojuszników. Szefowie tajnej policji politycznej, Beria, Abakumow, Ignatiew, wzmocnili swoje wpływy. Działacze polityczni, Mołotow, Bułganin, Malenkow, poznali słabości Stalina i straszne błędy, jakie popełnił. Nadszedł więc czas, aby się ich pozbyć. Od 1949 roku Stalin przygotowywał nową, wielką czystkę, której ofiarami mieli paść ludzie służący mu wiernie od lat. Oni zbyt dobrze poznali straszne stalinowskie metody w połowie lat 30., aby nie przeczuwać, co ich czeka. Każdy z tych, którzy nad ranem 1 marca wyszli z daczy Stalina, zdawał sobie sprawę, że jest zagrożony. Na przykład żona Mołotowa została aresztowana, a on zwolniony ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Bułganina Stalin pozbawił stanowiska ministra obrony. Ministerstwo Berii zostało podzielone i oddane w ręce ludzi mu nieprzyjaznych. Oni doskonale wiedzieli, że ich życie dobiega końca. Najgroźniejszy był Beria. Tym bardziej, że zdawał sobie sprawę z tego, iż Stalin chce się go pozbyć. Beria poznał treść rozmowy, choć nie wiadomo w jaki sposób. Rozmowy, jaką Stalin przeprowadził w lecie 1949 roku z generałem Własikiem, szefem swojej ochrony. Mówił wówczas, że jest niezadowolony z działań Berii i będzie starał się odsunąć go. Ale Beria nie miał zamiaru poddać się bez walki. Wykorzystując podejrzliwość Stalina, obrócił ją przeciwko jego najbliższym współpracownikom, przeciwko szefowi ochrony, generałowi Własikowi, szefowi ochrony Kremla, Kosynkinowi, przeciwko szefowi sekretariatu, poskrybyszewowi i przeciwko profesorowi Winogradowowi, osobistemu lekarzowi Stalina. Ci ludzie byli najbardziej potrzebni Stalinowi. Winogradow był jego osobistym lekarzem od 1932 roku. Kosynkin dowodził ochroną Kremla od 1937 roku. Poskrybyszew był szefem sekretariatu Stalina od 1934 roku. Jak więc Beria mógł uzyskać zgodę Stalina na uwięzienie tych ludzi, którzy wiernie służyli dyktatorowi przez lata? Najłatwiej poszło z profesorem Winogradowem, który naraził się Stalinowi, gdy w trosce o jego zdrowie zalecił, aby unikał przepracowania. Stalin uznał, że lekarz z podszeptu wrogów usiłuje uniemożliwić mu pracę i kazał go aresztować. W przypadku Poskrybyszewa zadziałał Beria. Pewnego dnia pokazał Stalinowi dokumenty rzekomo zdobyte przez jednego z agentów radzieckich w Wielkiej Brytanii. Dokumenty, które Brytyjczykom mogły przekazać tylko dwie osoby, Stalin lub Poskrybyszew. I Stalin kazał Poskrybyszewa aresztować. Podobny zarzut postawiono generałowi Własikowi, który został aresztowany. Los Kosynkina wyjaśniła krótka notatka w prawdzie o jego przedwczesnej śmierci. W ten sposób Beria cicho i skutecznie usunął z otoczenia Stalina najbliższych mu ludzi. Ale czy tamtej nocy, gdy Beria, Bułganin, Mołotow, Chruszczow wychodzili z daczy Stalina, czy tamtej nocy mogli go zamordować, czy mogli go już pozostawić martwego, co rozważano przez bardzo wiele lat? Nie. Dzisiaj wiemy z całą pewnością, że po ich wyjściu Stalin pozostał żywy. Przez cały dzień 2 marca Stalin nie wychodził ze swojego pokoju, a nikt nie śmiał tam wejść, ani nawet zapytać przez drzwi, jak się czuje. Dopiero wieczorem Rybin, dowódca wart, dostrzegł z ulgą, że w pokoju Stalina zapaliło się światło. Ale mijały godziny, a Stalin nie odzywał się, nie żądał posiłku, nie chciał przejrzeć poczty, jak miał to w zwyczaju. Coś złego musiało się stać, ale nikt nie śmiał tego sprawdzić. O
O godzinie 23 Starostin, jeden z żołnierzy ochrony, według innej wersji Łozgaczow, dowódca ochrony, znalazł Stalina leżącego na podłodze. Mogli jedynie przenieść go na łóżko, lecz nie mogli uczynić nic innego. Zgodę na wezwanie lekarza musiał wydać sam Beria. Lawrenti Beria przyjechał około 3 nad ranem. Był wyraźnie pijany. Dlaczego panikujecie? Nie widzicie, że towarzysz Stalin śpi? Zostawcie waszego przywódcę w spokoju. A ja sobie potem z wami pogadam we właściwy sposób. I zabraniam wam dzwonić do kogokolwiek. Zrozumiano? Won! Beria w towarzystwie innych członków najwyższych władz Związku Radzieckiego powrócił do Kuncewa 3 marca o godzinie 9 nad ranem. Dopiero wówczas zgodził się na wezwanie lekarzy. Profesor Miasnikow, który zbadał bardzo dokładnie Stalina i zapoznał się z wynikami analiz, stwierdził, że nastąpił wylew krwi do lewej półkuli mózgowej, będący wynikiem nadciśnienia i arteriosklerozy. Prawdopodobnie stało się to 2 marca, co oznaczałoby, że Stalin leżał bez opieki lekarskiej przez kilkanaście godzin. 4 marca agencja prasowa TASS opublikowała komunikat informujący o chorobie wodza. Stwierdzono w tym komunikacie, że wylew nastąpił w nocy z 1 na 2 marca, gdy Stalin przebywał w swoim moskiewskim mieszkaniu. Dlaczego w oficjalnym komunikacie agencja TASS zamieściła takie kłamstwo? Do dzisiaj nie wyjaśniono tego. Powiedzcie szczerze, towarzyszu profesorze, jaki jest stan chorego? Jest śmiertelny. Nie widzi się możliwości uratowania towarzysza Stalina? Gdyby to ode mnie zależało. Musimy uczynić co w ludzkiej mocy, aby podtrzymać życie towarzysza Stalina. Śmierć gospodarza będzie wielkim ciosem dla władz i narodu radzieckiego. Musimy odpowiednio przygotować społeczeństwo na przekazanie tej strasznej wiadomości. Robimy wszystko, co w ludzkiej mocy. Wybaczcie, towarzyszu. Ludzie zebrani w daczy w Kuncewie oczekujący na śmierć Stalina zdawali sobie sprawę, jak skomplikowana jest sytuacja. W imperium Stalina wszystko kręciło się wokół Stalina. Jak zareagują ludzie w Związku Radzieckim na wieść o jego śmierci? Przecież kochali go i wierzyli mu. W państwach socjalistycznych dyktatorską władzę dzierżyli oddani Stalinowi ludzie. Bierut, Rakosi, Grotewold. Jak zareagują na wieść o tym, że wódz nie żyje? Jakie stanowisko zajmą wobec jego następców, z których żaden nie był tak potężny jak zmarły? Śmierć Stalina mogła odbić się bezpośrednio na układzie sił światowych. W Chinach w 1949 roku zwyciężyli komuniści.
ich przywódca Mao Zedong, wdzięczny za pomoc militarną i polityczną, jaką udzielił mu Stalin, sławił jego imię. Kult Stalina w komunistycznych Chinach był równie silny jak w Związku Radzieckim, ale do czasu. Mao zażądał udostępnienia broni nuklearnej. Wiedział, że tylko w ten sposób jego państwo może stać się mocarstwem, uznanym i liczącym się w świecie. Prawdopodobnie po raz pierwszy przedstawił prośbę o udostępnienie broni jądrowej w grudniu 1949 roku. Rosyjski dyktator odmówił. Mao zaczął się dąsać. W lutym 1950 roku Mao przyjechał do Moskwy, gdzie miał zostać podpisany układ o przyjaźń. Wówczas ostentacyjnie dawał wyraz swojemu niezadowoleniu. Stosunki z potężnym sąsiadem ze wschodu stawały się coraz bardziej napięte. W Stanach Zjednoczonych w styczniu 1953 roku urząd prezydenta objął generał Dwight Eisenhower. Na Kremlu zadawano pytanie, w jaką stronę pójdzie jego polityka. Obydwa mocarstwa stały na granicy wojny od 1950 roku, gdy wojska Korei Północnej, wspierane przez Związek Radziecki i Chin, uderzyły na Koreę Południową, a Organizacja Narodów Zjednoczonych wysłała korpus interwencyjny, który miał powstrzymać agresora. Mimo krwawych walk i ogromnych ofiar, sytuacja była daleka od rozstrzygnięcia. Wojna nabrała nowego wymiaru, gdy do walk po stronie Korei Północnej włączyły się wojska chińskie. Dowodzący wojskami Organizacji Narodów Zjednoczonych generał Douglas MacArthur opracował plan nuklearnych ataków na chińskie bazy. W ten sposób chciał zakończyć i wygrać tę wojnę. Zmasowane naloty Superfortec B-29 nie przynosiły rozstrzygnięcia i generał uznał, że jedynie wyposażenie tych samolotów w bomby atomowe i zniszczenie lotnisk na przygranicznych terenach Chin może przesądzić o zwycięstwie i zakończeniu wojny. Nie można jednak wykluczyć, że użycie broni jądrowej nie doprowadziłoby do otwartego konfliktu ze Związkiem Radzieckim i Chinami. Należało zakładać, że śmierć Stalina odbije się również w tej dziedzinie. Świat w 1953 roku był bardzo niebezpieczny. Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 roku o godzinie 9:50 rano. I pokój opustoszał natychmiast. Jedynie przy łóżku zmarłego pozostała wierna Istomina, gosposia, która zajmowała się, opiekowała się Stalinem od 20 lat. Wyjeżdżała z nim nawet na międzynarodowe konferencje. Wszyscy spieszyli się na Kreml, aby sprawdzić, co się tam dzieje. Nie wiedzieli bowiem, czy Stalin nie pozostawił testamentu. Obawiali się Berii, nie wiedzieli, co on knuje. Jeszcze tego samego dnia odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Centralnego Rady Ministrów i Prezydium Rady Najwyższej, w czasie którego podzielono się władzą. Beria zaproponował, aby premierem wybrać Malenkowa. Ten odwdzięczył się, proponując Berię jako swojego pierwszego zastępcę. Jednocześnie zaproponował, aby dwa ministerstwa, spraw wewnętrznych i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, połączyć w jedno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co oczywiście bardzo wzmacniało władzę i pozycję Berii jako szefa tego jednego ministerstwa. Stanowiska wicepremierów zajęli również Kaganowicz, Bułganin i Mołotow. W tym rozdaniu ominięto Chruszczowa. On się jeszcze nie liczył. Stalin przewidywał, że po jego śmierci kierownictwo państwa przejdzie w ręce grupy osób, gdyż nikt nie był na tyle silny, aby przejąć pełnię władzy. Ale nie o tych ludziach myślał. Najsilniejszym wydawał się Georgij Malenkow, za życia Stalina sprawujący stanowisko wicepremiera. Został co prawda premierem, ale nie odegrał większej roli w nowym rozdaniu władzy. Bez wątpienia najgroźniejszy był Ławrentij Beria. Jego ambicje i wpływy nie ograniczały się do stanowiska wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych. Było oczywiste, że wkrótce zechce pozbyć się rywali do kremlowskiego tronu. Pozostawało pytanie, kto będzie szybszy.
Wiaczesław Mołotow, najbardziej zagrożony przez Stalina, powrócił na stanowisko ministra spraw zagranicznych, jednakże nie potrafił odnaleźć się w walkach o władzę i po kilku latach został definitywnie odsunięty. Najbardziej przebiegły i najskuteczniejszy okazał się Nikita Chruszczow. Może dlatego, że rywale nie obawiali się jego wpływów, a on wyniósł najlepszą lekcję ze stalinowskiej szkoły. Te zdjęcia zrobiono w 1937 roku w czasie Akademii z okazji 20-lecia Radzieckiej Służby Bezpieczeństwa. Nikita Chruszczow, wówczas pierwszy sekretarz Moskiewskiego Komitetu Partii, siedział blisko Stalina, ale w stolicy długo miejsca nie zagrzał. Rok później wrócił do Kijowa, gdzie objął urząd pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Ukrainy. To na nim spoczywa główna odpowiedzialność za zorganizowanie represji przeciwko ludności polskiej na ziemiach okupowanych przez Związek Radziecki od 1939 roku. Chruszczow dbał o to, aby do kariery polityka dopisać wojenną sławę. Był członkiem rad wojennych różnych frontów. O tym, że ponosił odpowiedzialność za klęskę pod Charkowem w 1942 roku, gdzie Armia Czerwona straciła 277 tysięcy żołnierzy, ówczesna historia milczała. Powrócił do Moskwy w 1949 roku na stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Moskiewskiego Partii. Trudno przewidzieć, jakie plany wiązał z nim Stalin. Chruszczow okazał się najzręczniejszym politykiem, odsunął rywali i przejął pełnię władzy. Od tamtego czasu wydarzenia przełomowego dla historii świata, śmierci Józefa Stalina, minęło bez mała pół wieku, ale w dalszym ciągu okoliczności tego wydarzenia nie zostały wyjaśnione całkowicie. Jednakże dzisiaj wiemy już znacznie więcej na temat śmierci człowieka odpowiedzialnego za śmierć około 60 milionów ludzi w Związku Radzieckim i innych państwach Europy. Być może przyszłość, XXI wiek, pozwoli wszystkie tajemnice wyjaśnić do końca. A ja zapraszam do udziału w internetowym klubie sensacji XX wieku. Prowadzimy tam ankietę na temat najbardziej interesujących Państwa tematów z historii XX wieku. Otrzymaliśmy już bardzo dużo odpowiedzi, za które dziękuję, i wynika z nich, że w dalszym ciągu najbardziej fascynującym Państwa tematem jest II wojna światowa, a konkretnie sprzęt bojowy, fortyfikacje, walki na froncie wschodnim i przede wszystkim udział Polaków w II wojnie światowej. Zapraszam do składania opinii Państwa, które ułatwią nam przygotowywanie, konstruowanie programu Sensacje XX wieku. Do zobaczenia w następnym programie.